Zbyt długi i nudny, więc zacznę już teraz. Standardowo od rzeczy, które są z polskich sklepów, teraz zacznę od second handu. Te rzeczy kupiłam już dosyć dawno. Może troszkę będą wymięte, ponieważ prasowałam je wczoraj, a wczoraj nie udało mi się nagrać. Jest to taka zwykła letnia sukienka. W modnym kolorze baby blue, śliczne tutaj takie falbanki. Ja ją kupiłam praktycznie nową, jak widzicie jest tutaj kawałeczek jeszcze metki. I ona jest handem. Myślę, że będę ją tak bardzo lubić latem, jak teraz. Tutaj posiadam taką zwykłą, morelową, prześwitującą bluzeczkę. Ona jest również handem. Handem również. Bardzo lubię takie zwykłe bluzki bawełniane na długi rękaw. I tutaj jest taka popielata. I tutaj mam jeszcze takie dwie, białą i również drugą szarą. Ta jest odwrotnie jest. Ona jest marki Anisu i ta druga jest jakiejś nieznanej Blue Motion. Nie wiem co to za marka, ale bawełna jest świetna, także świetnie się nosi. One są takie luźne, fajne pod jakieś bluzy na zimę czy jesień. Taka popielata, zwykła na ramionczkę. Ona jest bardzo obcisła, przez co bardzo ją lubię, ponieważ lubię takie właśnie obcisłe bokserki czy bluzeczki. I second handu, taka zwykła floral bluzeczka. Ona nie jest bawełniana, ona ma taki nierozciągliwy materiał. Myślę, że na pewno ja ją jakoś przerobię, kiedy przyjdzie lato. Teraz niestety jest już jesień. Brzydka jesień. Jeszcze kilka nowości ze strony Catherine. To jest taka naucznica, ja jeszcze nie nosiłam, z krzyżami. Spineczki, które zostały mi trzy, bo aktualnie mam resztę na głowie. I okulary, mam jeszcze takie w posiadaniu niebieskie z tej strony. Aktualnie pożyczyłam je mamie, więc nie mam ich przy sobie. Słodkie skarpeteczki, uwielbiam je, są przedumne. I właśnie chcę się zaopatrzyć jeszcze więcej takich par. Jeśli chodzi jeszcze o polskie sklepy, kupiłam sobie takie fajne okularki. Tutaj mają takie złote, ale złote wstawki w teksturze panterki. Ja wszędzie szukałam, a przypadkowo spotkałam je w Majstrze, w tym takim budowlanym sklepie. Także miła niespodziankę, je tam spotkałam. Teraz przejdę ze strony Miss Wish. I to już są moje drugie okulary z tej strony. Żadne okulary nie zastąpią tych okularów ze strony Miss Wish. Mają taką kolorystykę, że nawet ten właśnie z Catherine mają srebrną oprawkę i te kolory już nie są do końca takie fajne jak właśnie na tych okularach z Miss Wish. Tu jest taka, to jest niby opaska. Ja sobie tą opaskę tutaj rozprułam, wstawiłam guziczek i sobie zakładam ją jako kombi. Ponieważ myślałam, że w zimie ją zaprezentuję, jak już będzie zimno. Właśnie tak na głowie. Okazała się świetna taka, ten komin na szyję, więc pozostanie już kominem, pomimo że była to opaska. Teraz przejdę do sekcji torebek. Torebka Miss Wish, jak również ta opaska. Posiada świetne złote elementy, przez co mnie zauroczyła, oraz swoją wielkością. Zazwyczaj takie torebeczki zakładane przez ramię są małe, a ta jest idealna. Zmieści się tu mój wielki portfel, czy różne takie jakieś dodatki. Z strony Miss Wish posiadam również torebkę, która bardzo Wam się spodobała. Świetnie wykonana, jest taka twarda, stabilna oraz posiada złote elementy. I również pasek zakładany przez ramię, który jest bardzo przydatny. Jak wiemy, kiedy torebka jest właśnie na takich samych rączkach, to nie możemy jej założyć na ramię i nie zawsze nam to pasuje. Właśnie tutaj przystałam mam kuferek ze strony Brytyjka. To noszę w sumie dosyć długo. Dzisiaj będzie, w sumie dzisiaj, ja to nagrywam dzisiaj, ale wejdzie ten filmik za kilka dni, więc już widzieliście w nią stylizację na vlogu. Moja najlepsza rzecz z tego miesiąca, w sumie z października, bo to jest haul październikowy,
To są leginsy w róże z Rojo Clothing. One są idealne, jeśli chodzi o materiał, o długość, o to, do czego możemy je założyć. Puszczam je i jestem po prostu w nich zakochana. Kiedy zobaczyłam je pierwszy raz na Instagramie Agaty, The Dancing Queen, to się w nich po prostu zakochałam. I bardzo się cieszę, że mogę je mieć w posiadaniu. Kolejną rzeczą to już jest Signific.pl. To jest taki duży, w sumie bardzo ciepły futrzak. Ja jeszcze takiego futrzaka ciepłego strasznie nie posiadałam. Niestety, jeśli będziecie kupywać, przed założeniem wam go wyczesać, tak, wyczesać oraz wytrzepać na dworze, ponieważ kiedy ja go nie nosiłam, tylko włożyłam go, zapakowałam go z paczki, włożyłam do szafy, niestety całe auto zasypiałam właśnie tym futerkiem. Leniło się strasznie, nawet teraz się w sumie leni, ale już nie tak bardzo. Jest ciepły, świetny, tylko właśnie to jest tym mankamentem, że po zakupie zrobię z nim porządek, żeby się tak nie lenił. Jeszcze z polskiego sklepu, z Kokomoda, mam taką koszulę na jesień, idealna. Krata zawsze w modzie, także jest fajna, uniwersalna, idealna właśnie do rudek na przykład, czy czarnych dodatków. Teraz przejdziemy do butów. Ja tutaj te buty mam na podstawce z pudełka, ponieważ one mają różne podeszwy. To są trapery, także to było to bardzo trudno jest wymyć. To są różowe właśnie trapery ze strony stylowe buty. To duże, cieszą się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. To są takie Timberki. Ja mam rozmiar 38, a chętnie kupiłabym, wzięłabym, zamieniła na 37, ponieważ mam szeroką stopę, ale one są tak szerokie, że radzę mam po prostu brać rozmiar mniejsze. Jeszcze z polskich sklepów mam... Jejku, mam dwie pary butów. Przyszło mi w sumie niedawno. Jedne tylko zdążyłam nosić, to są takie botki. Podobne przedstawiałam w poprzednim holu z Puenpir. Te się różnią właśnie wstawkami oraz tym, że posiadają z tej strony zameczek, a nie odsuwa się ten złoty. W Puenpir sprzedałam i właśnie zamieniłam je tymi. Jakoś bardziej tak mi się podobają. One są również stylowe buty PL. I kolejne buty, te stylowe buty. Ja już miałam okazję w nich chodzić. Są takie średnio ocieplane, więc idealne teraz na jesień, na ciepłą zimę, tak jak poprzednio tamte, ponieważ te z Pull&Bear nie miałam ocieplanych. Tutaj są z tyłu na zameczek, są pomimo nawet tej dość wysokiej wysokości, ponieważ są bez platformy, są bardzo wygodne, stabilne. Ja chodziłam w nich cały dzień i czułam się jak na niskim obcasie, tyle że właśnie był ten obcasik. Tak pomimo tego ja je po prostu polecam z całego serca, bo są świetne. Jeszcze jest w sumie tych dużo rzeczy z polskich sklepów. Tutaj mam taką słowiańską spódniczkę. Przez te dni, kiedy byłam na Krupówkach, strasznie szalenie wpadło mi ona w oko, ale szkoda mi było 80 zł na nią. Jednak, kiedy wyjeżdżaliśmy, to już była godzina chyba 15. Właśnie stwierdziłam, że muszę ją kupić i na spontanie poleciałam do tego straganu. Pan się właśnie pakował, akurat zdążyłam. Ona była, z tego co widziałam, jedna, jedyna biała. Były beżowe, czarne, czerwone, a mi strasznie wpadła w oko właśnie ta biała. I jest idealna. W talii jest taka węziutka, że na mnie wisi. Teraz do niej planuję właśnie zrobić czarną bądź białą bluzkę z właśnie takim samym sercem, jaki tu jest wzór. Jestem w niej zakochana. Jest bardzo fajna. Więc myślę, że super się przyda na takie, jak tutaj u mnie są w lecie festyny różne, regionalne, jak najbardziej. Taka bluza z Chińczyka. U mnie jest taki textile market. To są chińskie właśnie ciuszki. Bardzo spodobały mi się właśnie te dekatyzowane ciuchy. Niektóre właśnie rzeczy jak wejdą w modę, to mi się spodobają po jakimś czasie. I właśnie to jest ta bluza. Ja ją wzięłam ze względu na cenę, bo kosztowała tylko 35,99. Materiał jest świetny, nie psuje się, nic się z nią nie dzieje. Takiego także warto zakupu. Byłam w Zakopanem w Sinsay. Kupiłam taką kosmetyczkę. Akurat właśnie jak gdzieś wyjeżdżam, to takie podstawowe kosmetyki do makijażu tutaj wsadzam.
zwykła, biała bokserka, prążkowana. Wzięłam rozmiar M, ale jak wiadomo, bo nie było rozmiaru S-ka, ja ją wzięłam chyba za 15 czy 10 zł. Była na wyprzedaży. Ale niestety, jak to wiadomo, takie bawełniane rzeczy strasznie się rozciągają. I będę musiała ją zwęzić. Tak samo jak tą bokserkę tutaj musiałam zwęzić, pomimo że była rozmiar XL. Jeśli chodzi jeszcze o ten tekstil, kupiłam w nim już chyba właśnie miesiąc temu. Ktoś mi powiedział, że prowokuje zimę. Nie, nie prowokuje, po prostu już dawno szukałam takiej czapki, która ma zmieszane włóczki ze sobą, a przede wszystkim w kolorze biel. I myślę, że idealnie się sprawdzi na zimę, gdzie właśnie takie czapy z grubego splotu i z pomponem są bardzo modne. I takie słodkie. Czapka, którą kupiłam na Krupówkach, szukałam jej wszędzie, ponieważ nie zdążyłam zamówić na internecie, a w planach miałam właśnie post z tymi leggingsami w róże Zakopanem, więc szukałam jej wszędzie i znalazłam ją na jednym właśnie stragania. Jakby to powiedzieć, stragania, no. Uniwersalna, idealna na jesień, w sumie pasuje do wszystkiego. Nie wiem, nie pamiętam, ile ona kosztowała. Wiem, że na internecie te czapki chodzą od 6 zł, także chcę sobie jeszcze zakupić taką malinową i czarną. To chyba będzie ostatnia rzecz z polskiego sklepu. Mówiłam Wam kiedyś w Home Looks, że potrzebuję właśnie jakiejś takiej cieplejszej kurtki na zimę. I zakupiłam sobie taką z Forev, pikowaną. Były różne kolory. Były kolory, różowa była, z tego co pamiętam chyba jeszcze nie błękitna, tylko że ta błękitna, taka turkusowa, ona była na jesień. A to jest właśnie, jak widzicie, tutaj jest ten znaczek typowo zimowa, pomimo że ona naprawdę jest chudziutka, bo możemy ją schować do malutkiego woreczka. To jest bardzo, bardzo ciepła i ja miałam okazję w swoim sklepie Forev zmierzyć ją. Rozmiar XS. Mierzyłam, była ta XS-ka idealna, taka fajna, dopasowana, luźno się w niej czułam. Jednak wiem, że na zimę trzeba założyć właśnie coś pod spód, typu sweterek czy grubsza bluza, więc wzięłam S-kę i kupiłam ją na Allegro za 220 zł. U mnie w sklepie chodziło za 270, więc myślę, że zaoszczędziłam. Stwierdziłam także, że wezmę szarą, ponieważ jest taka bardziej uniwersalna, pasuje do większej ilości dodatków niż na przykład różowa. Na jesień również idealna, na to miesiąc, którą teraz mamy, ponieważ jest bardzo ciepło i zamiast płaszczyków możemy spokojnie nosić takie właśnie grubsze sweterki. On jest bardzo milutki, ma taki krój oversize i tak jakby nietoperz. Kapery, również jak mam te różowe, to są miodowe. Są świetne, uniwersalne. One różnią się nie tyle kolorem, co krojem. Jak widzicie, są szczuplejsze i zdecydowanie lepiej mi się je nosi. Przedstawię Wam bluzę z OASAP. Ona przyszła mi już dość dawno. Ja o niej zapomniałam. Tylko niestety ma jeden mankament. Jeśli założymy ją do właśnie takiej bokserki, ja mam tutaj, na tych chudych ramionczkach, tutaj to czarna siateczka nas strasznie gryzie i niestety trzeba po nią zakładać właśnie jakieś takie dłuższe, na przykład czarną bluzkę. Nie wiem, czy zdążę jeszcze w te ciepłe dni zrobić z nią post, zobaczymy. Everyday. W poprzednim filmiku właśnie pokazywałam Wam się w tej bluzie, bluzo kurteczce, w sumie na lato to już jest kurteczka. Również czeka na post, zastanawiam się, czy zrobić jakiś taki pastelowy, czy jakiś inny. Na pewno będzie w formie sportowej, na srebrny zip, taki. Tutaj ma na dole ściągacz, jest dość krótka i powiem Wam, że fajnie podkreśla figurę, jeśli chodzimy na przykład zapiętej tutaj z tyłu, tak fajnie nam podkreśla to wzięcie. Strona Shinside, taki gruby, duży płaszczol. On jest naprawdę gruby i ja kiedy go założyłam teraz, w tą taką naszą ciepłą jesień, to chodziłam spocona, musiałam ściągnąć sobie go po prostu i chodziłam w samym sweterku, tak jak na przykład mam ten, to w takim sweterku spokojnie chodziłam, ponieważ jest naprawdę, jest on na zimę. I tutaj ściągacze możemy normalnie poluzować, złote wstawki, dodatki takie, więc to jest po prostu mój najlepszy
płaszczy na zimę. Jest cudowny, zwłaszcza jeśli chodzi o kolorystykę, jest taka pudrowo-biała, mieszana, tak jakby melanż. I strasznie mi się to spodobało. Tym bardziej, że jest gruby. To jest, nie widziałam jeszcze tak grubego płaszcza, powiem Wam szczerze. Ze strony Shinside taki sweter. Sweter oversize. Również ma te takie rękawy jak nietoperek. Z kieszonkami słodkimi. I ma takie grube szycie. Jest troszkę taki przeźroczysty jakby. Ma takie właśnie prześwity. Beżowy cappuccino kolor. Również sweterek idealny na jesień. Jak widzicie, już większość mam takich rzeczy jesiennych. I parka, na której chłopcie oszaleliście. Nie wiedziałam, że zrobi na Was takie wrażenie. Jestem bardzo zadowolona, że Wam się spodobała. Ma takie czarne kropeczki oraz tutaj troczki z przodu, które nadają jej takiego ulicznego wyglądu. Z tyłu również ma troczek, który zawiązałam na kokardkę. Uwielbiam właśnie ją nosić z białą koszulą i czarnymi leggingsami. Taka zwykła po prostu jesienna parka. I to by było na tyle. Przebrnęłam w końcu przez te wszystkie ciuchy. Mam nadzieję, że haul Wam się podobał.